Mam tu wiadomości od moich ludzi. Wszystko wskazuje na to, że Izaura i jej ojciec pojechali do São Paulo. Pojedziecie za nimi. Macie bez niej nie wracać. Może pan nam zaufać? Sprowadzimy ją tu. Dobrze wam zapłacę. Po 5000 każdemu. W porządku. Na pewno znajdziemy i sprowadzimy Izaurę z powrotem. Wracajcie z Izaurą. Do widzenia. Powodzenia. Izaura jest moją niewolnicą. I musi tu wrócić. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 66. Bernardo, znalazłeś jakieś diamenty w tej rzece? Nie. Przeszukałem cały teren, nic. To materiał bez wartości. Myślisz, że źródło wyschło? Nie. Wiem, kiedy w rzece są diamenty. Znalazłem trochę małych kamieni. Jeden duży zabrał pan Enrique i zawiózł do miasta, żeby sprzedać. Mimo to jestem pewny, że wkrótce będę bogaty. Myślisz tylko o tym. On chce być bogatszy od króla. Chcę być bogaty, żeby pomóc moim braciom i niewolnikom. I zapewnić dostatnie życie kobiecie, która mnie zechce i uszczęśliwi. Odnalezienie prawdziwej miłości jest warte o wiele więcej niż największy diament świata. Spokojnie, Bernardo. Wkrótce znajdziesz swoją miłość. Doña Joaquina widzi przyszłość. Widzi pani moje bogactwo? Będziesz bogaty i szczęśliwy z jakąś księżniczką. A kim jest ta księżniczka? Nie wiem, ale Bernardo będzie bogaty i ożeni się z księżniczką. I casar com uma princesa? Ah, isso vai. Ai, gente, a prosa tá. Miło się rozmawia, ale muszę już iść. Pamiętacie Basilia? Jego mama jest chora i opiekuje się małym, więc wybaczcie. Przyszedłem sprawdzić, co słychać. Chciałem też trochę odpocząć, ale wracam już do pracy. Na razie. Umarłam i jestem w niebie? Nie. Jesteś w pensjonacie. Widzę tylko światło. Wszystko inne jest zamazane. Majaczysz. Jesteś cała spocona. Boli mnie noga, w którą ukąsiła mnie żmija. Na pewno rana jest jeszcze zaogniona. Wezwałem innego lekarza. Niech przyjdzie szybko. Boję się, że będzie ze mną gorzej. Ależ skąd? Rano wyruszymy na łowy. Chcę mieć dużo jedzenia, żeby świętować nowy rok. Moleka idzie z tobą? Uwielbia polowania, jest odważna. Porządnie przyłożyła temu przeklętemu Leoncio. Myślałem o tobie i o niej. Ona cię bardzo kocha.
Powinieneś założyć rodzinę w obozie. Moleka na pewno by cię uszczęśliwiła. A co z Izaurą? Izaura. Ona poszła swoją drogą. Nadal bardzo ją kocham. Ona ciebie też, od dziecka. Ale zawsze kochała cię jak starszego brata. Sempre gostou do André como irmão mais velho. Dona Joaquina ma rację. Izaura nie nadaje się na twoją żonę. Od dzieciństwa ją kochałem. A Rosa była moją pierwszą kobietą. Jednak zakochałem się w Izaurze. Była twoją pierwszą miłością. Ale pierwsza miłość zwykle przemija i nie jest najważniejsza. Zauważyłam, że zależy ci na Molece. Kocham ją, ale nie potrafię zapomnieć o Izaurze. Powinieneś spróbować z Moleką. Twój ojciec chce mieć wnuka. Wolnego wnuka. Kiedy się urodzi, będę mógł spokojnie umrzeć. Mój wnuk urodzi się w obozie. Będzie wolny i szczęśliwy. Nigdy nie będzie niewolnikiem. Przy tym zamieszaniu w domu Tomazja nareszcie zapomniała o zemście. Mylisz się. Mam już nowy plan. Co znowu wymyślisz? Pamiętasz te stare przysłowia? Oko za oko, ząb za ząb? Kto mieczem wojuje, od miecza ginie? Uważaj. Idzie Elena. Dzień dobry. Witaj, siadaj. Jak się miewa mój brat? Nie za dobrze. Ma gorączkę, a to nie jest dobry znak. Zapomniałam, że pułkownik Sebastião przysłał wiadomość dla Diogo. Mój ojciec? Czego chce? Może to pułapka? Na pewno nie. Niewolnica Rosa, córka pułkownika, została ukąszona przez żmiję i potrzebuje lekarza. Diogo już tam pojechał. Powiedział, że chce poważnie porozmawiać z twoim ojcem. Ciekawe o czym. Myślę, że oświadczy się o twoją rękę. Myślę, że to jest ten dom. Ta dziewczyna to moja rywalka? Alvaro miał rację. To prawdziwa księżniczka. Przeklęta. Drogo mi zapłacić za to, że go ukradła. Jestem przekonany, że to tylko kwestia czasu. Izaura mieszka w okolicy São Paulo. Na pewno szybko ją znajdą. Na pana miejscu nie cieszyłbym się zawczasu. São Paulo to duże miasto. Mam swoich ludzi w wielu miejscach. Mają portrety Izaury i jej ojca. Szybko ich znajdą. To przypomina szukanie igły w stogu siana. Sprawdzę wszystko i znajdę Izaurę. Alvaro nie przesadzał. Donia Elvira jest piękna. Wygląda jak zwykła wiejska dziewczyna. Ma dużo wdzięku. A mnie przypomina krowę na pastwisku. Jej rysy są idealne. Bóg był dla niej hojny. Ma nieregularne rysy. Nie widziałem ładniejszej dziewczyny. Denerwujesz mnie. Idę tam.
Poczekaj, poczekaj, tak nie można. Oni cały czas na nas patrzą. Ciekawe, czego chcą. Lepiej zawołam pana Miguela. Zawołaj. Poczekaj. Nie. Wracaj. Piękne kwiaty. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Przejeżdżałam z bratem i zachwycił nas ten ogród. Jestem Branka, a to mój brat Geraldo. Jak ma pani na imię? Elvira. Pewnie mieszka tu pani od niedawna. Pamiętam kobietę. Przyjechaliśmy tu w zeszłym miesiącu. Córeczko. To mój ojciec. Dzień dobry. Jestem Geraldo Villela, a to moja siostra Branka. Anselmo, do usług. Właśnie rozmawiałyśmy o kwiatach. Poprzednio mieszkała tu starsza kobieta, która sprzedawała rośliny. Właściciel domu mówił nam o tym. Teraz my tu mieszkamy. Elvira, już czas na obiad, więc bardzo przepraszam. Już idę. Przepraszam. Co się dzieje? Skręciłam nogę. Nie mogę chodzić. Proszę wejść. Przygotuję panience okład z arniki. Ojcze, pomóż. Pomóż pani. Dziękuję. Proszę, zapraszam. Moja noga. Proszę zostać dłużej. Musimy ruszać w drogę. Jedziemy po Izaurę, która jest w okolicy São Paulo. A to kawał drogi. To prawda. Przed wami długa droga. Szkoda. Miłej podróży, ale będę się modlić, żeby Izaura zdołała uciec. To wbrew prawu. A ja będę się modlić, żebyśmy ją szybko znaleźli. To będzie najlepszy interes w moim życiu. Balneoncio dobrze nam za nią zapłaci. Dzień dobry, pani hrabino. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan ma? Bardzo dobrze. Odkąd pani mi płaci... Żebym szpiegował pana Lonsia. Bardzo dobrze. Liczę na pańską lojalność i dyskrecję. Z przyjemnością pani pomagam. Tylko pani może ukarać tego drania. Jakie wieści? Zostawił haciendę, żeby wziąć pożyczkę. Ma dużo pieniędzy, ale szybko je straci. Wydaje garściami i wkrótce będzie goły. Nie wątpię. To utracjusz. Wydał dużo na szpiegów, którzy pojechali za Izaurą do São Paulo. To jakaś obsesja. Nie może o niej zapomnieć. Jest chory. Wydał wielkie przyjęcie i wynajął dziewczęta do niej Serafiny. Jakie dziewczęta? Margaritę, Hortensię, Flor de Lis. To prostytutki. A, rozumiem. Urządził przyjęcie, tańczyły kankana. Nie wpuścili mnie, ale obserwowałem ich z ukrycia. Był tam pan Francisco, Raimundo i pan Martinio. Martinio nie lubi kobiet.
Kto by pomyślał? Jest pan świetnym kronikarzem. Proszę mi wszystko opowiedzieć. Chciałem do nich dołączyć, ale nie pozwolili. Przykro mi. Mnie też. Pan Leoncio wydaje pieniądze garściami. To utracił już. Lepiej już pójdę, bo jeszcze zacznie mnie szukać i będzie coś podejrzewać. Jeszcze chwilę. To dla pana. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani hrabino. Kiedy będę miał więcej wiadomości, przyjdę i wszystko opowiem. Odkładam wszystkie pieniądze, bo chcę się ożenić. Wtedy będę bogaty i dam mojej żonie wszystko, co najlepsze. Z Bogiem, panie Belchior. Jak możesz wpuszczać tego potwora do naszego domu i wysłuchiwać opowieści o tym draniu Leoncio? Płacę mu za to. Jest moim szpiegiem. Raimundo zrezygnował ze strachu. Zemsta się nie skończyła? Nie. Martwię się o Izaurę. Jeśli Leoncio wysłał za nią swoich ludzi, dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. São Paulo to duże miasto. Ja się martwię o ciebie. Wciąż prowokujesz tego drania. Muszę jakoś pomóc Izaurze. To cudowny lek. Możliwe. Proszę nie klęczeć, to mnie zawstydza. Niech się panienka nie martwi. Przywykłam do pracy. Jak to? Panienka z dobrej rodziny nie pracuje. Chciałam powiedzieć, że pomagała opiekować się swoją matką chrzestną, która niedawno umarła. Szkoda, że państwo nie słyszeli, jak Elvira gra na pianinie i śpiewa. Naprawdę? Tak, moja córka jest bardzo dobrze wykształcona. Zna francuski i angielski. Zachwycają mnie talenty panny Elviry. Jest pan bardzo miły. Już lepiej się czuję. Moja siostra uniknęłaby tego, gdyby nie była taka ciekawa. Nie mów tak, bo państwo odniosą o mnie złe wrażenie. Odważyłam się podjechać do państwa domu, bo zachwyciły mnie kwiaty. Ogród jest przepiękny, bardzo rustykalny, pasuje do domu. Nasz dom jest prosty, ale wygodny. Prawda, córeczko? Tak, nasza rodzina jest niewielka, ale radzimy sobie. Ma pan dość dziwny akcent. Przyjechaliśmy ze stolicy. Gdybym mieszkała w stolicy, tylko jakiś poważny powód skłoniłby mnie do przeprowadzki. Bo mieszka pani tutaj, a Rio de Janeiro jest brudne, hałaśliwe. Znam stolicę. Przyjechaliśmy tu, bo planujemy założyć plantację kawy. Musi pan kupić dużo ziemi, a nie wynajmować domek z ogródkiem. Tak właśnie zamierzam. Dopiero się rozglądamy, panno. Mam na imię Branka. Czuje się panienka lepiej? Tak, ale jeszcze trochę boli. Pójdziemy już. Zaparzyłem kawę. Na pewno jest pyszna. Nie wiem, czy powinnam, bo kawa mnie za bardzo pobudza. Śliczny mały niewolnik. Nie jestem i nigdy nie byłem niewolnikiem. Nie? Należę do tej rodziny. Adoptowaliśmy go.
Interesujące. Złe wiadomości? Co? Nie mogę się skoncentrować. Cały czas myślisz o swojej ukochanej bogince. Nie ironizuj. Zaproszę pannę Elwirę i jej ojca do naszego domu. Nareszcie ją poznam. Uprzedzam, że panna Elwira jest bardzo nieśmiała i skromna. Nie zawstydzaj ją nowinkami z życia towarzyskiego. Spokojnie, nie będę wobec niej niegrzeczna. Uważam jednak, że za bardzo się śpieszysz. Czuję, że czekałem na nią całe życie. Zastanów się, dopiero co ją poznałeś. Mimo to chcę się z nią ożenić. Daj sobie trochę czasu. Ważne jest, żebyście dobrze się poznali. Wkrótce przekonasz, że mam rację. Chcę ją poznać, chociaż gdyby to ode mnie zależało, żeniłbyś się z panną Branką. Nawet o tym nie myśl. Niebiosa zesłały mi pannę Elwirę, zanim zdążyłem się zaręczyć z panną Branką. Dobrze, nie musisz się z nią żenić, ale nie podejmuj też zbyt pośpiesznej decyzji w sprawie ślubu z tą nieznajomą i żądną przygód kobietą. Mamo, nie jest nieznajoma ani żądna przygód. Kobieta nie może mieszkać sama w lesie. Nie jest sama, jest z nią sympatyczny murzynek. Dobrze. Zaprosimy ją i jej ojca do naszego domu. Teraz oczyszczę zakażone miejsce. Będzie bolało. Proszę ratować moją córkę. Musi pan jej podawać dużo płynów. Wypij wszystko. Dobrze. Co się dzieje? Spokojnie, to tylko omdlenie. W tym stanie będzie mniej cierpiała. Czy moja córka przeżyje? Tak, pod warunkiem, że nie wda się gangrena. Jak to? Doktor Paulo twierdził, że nie ma lekarstwa na ukąszenie żmii. Medycyna konwencjonalna nie zna na to lekarstwa, ale natura jest mądra i wie, jak leczyć takie rzeczy. Przygotuję silny lek. Jest tak silny i trujący, że Indianie stosowali go do zatruwania ostrzy swoich strzał. Czy to nie jest niebezpieczne? Teoretycznie jest niebezpieczne, ale nie ma nic lepszego niż jedna trucizna na drugą. Ma okropny zapach. Jak zepsuta ryba. Przyznam, że ta metoda mnie przeraża. Spokojnie, stosowałem ją z powodzeniem na innych pacjentach. Gotowe. Trzeba czekać, aż organizm sam zacznie się bronić. Może nie pomóc, ale przynajmniej pan wierzy w jego skuteczność. Doktor Paulo nie wiedział nawet, co robić. W naszym otoczeniu żyje wiele rodzajów zwierząt i medycyna nie zna sposobów na radzenie sobie z ich ukąszeniami. Dlatego szukam rozwiązań w naturze. Trochę mnie pan podniósł na duchu. Cieszę się, bo chciałbym z panem porozmawiać. Chodzi o pańską córkę, pannę Elenę. Wie pan, gdzie ona jest? Słyszałem, że uciekła, bo był pan w domu pani hrabiny. Nie odpowiedział pan, gdzie jest moja córka. Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Podejrzewam, że ukrywa się w domu pani hrabiny Tomasi. Z całym szacunkiem, ale chciałbym prosić pana o rękę pańskiej córki. Czy ja dobrze słyszałem?
Tak, właśnie prosiłem pułkownika o rękę panny Eleny. Chcę się z nią ożenić. Jest pan bezczelny. Dobrze pan wie, że panna Elena jest zaręczona ze mną. Ale kocha mnie, nie pana. Moja noga. Okropnie boli. Panowie, nie czas na takie rozmowy. Moja córka bardzo cierpi. Proszę się nie martwić. Zrobiłem wszystko, co trzeba. Nalegam, żeby pan pułkownik dotrzymał danego mi słowa. Panna Elena zostanie moją żoną. Decyzja powinna należeć do panny Eleny. Myli się pan. O losie swoich dzieci decyduje ojciec. Zawsze tak było. Nawet jeśli oznacza to, że pańska córka będzie nieszczęśliwa? To fantazje młodych. Ojciec najlepiej wie, co powinna robić jego córka. Mam nadzieję, że dotrzyma pan danego mi słowa. Myślę, że dobry ojciec nie oddałby córki człowiekowi, którego ona nie kocha. Dał mi słowo honoru. To prawda. Nie zamierzam się z tego wycofać. Ojciec córki, który nie ceni szczęścia córki, jest jak lekarz, który nie umie wyleczyć ukąszenia żmii. Kto wie, może po walce o zniesienie niewolnictwa następną wielką batalią będzie walka o emancypację kobiet. Pan Geraldo też jest abolicjonistą? Walczącym abolicjonistą. Wszyscy tutaj też nimi jesteśmy. Mój brat więcej myśli o szczęściu niewolników niż o szczęściu swojej rodziny. Panie... Panie... No tak, panie Alfonso, Anselmo. Anselmo. Aha, Anselmo. Franca? Anselmo Weiss. Anselmo Weiss. Weiss. Czy ma pan coś wspólnego z panem Vaz de Caminha? Możliwe, że łączy nas jakieś pokrewieństwo. To jakiś znajomy? Vaz de Caminha napisał pierwszy list do króla Portugalii z tej ziemi, kiedy Portugalczycy tu wkroczyli. Widzę, że zna pani historię. Myślę, że czas już na nas. Noga wciąż mnie boli. Lubi pan życie na wsi? Mieszkamy dość blisko miasta, ale to wieś. Życie w stolicy jest dla mnie zbyt nerwowe. Jestem prostym człowiekiem i lubię spokój. Uwielbiam wiejskie życie. Nigdy bym go nie zamienił na miasto. A ja przeciwnie. Wielkie miasta mnie pociągają. Chciałabym mieszkać w Paryżu. Była tam pani? Była? Nie, nigdy nie wyjeżdżałam za granicę. Szkoda. Każda panna powinna zwiedzać inne kraje. Paryż, Londyn mają nam wiele do zaoferowania. Moja siostra i tak niczego się tam nie nauczyła. Jesteśmy prostymi ludźmi. Chcemy spokojnie żyć i zajmować się prostymi czynnościami. Też tak myślę. Gdybym miała wybierać, ten dom jest dla mnie wymarzonym miejscem do życia. Taki skromny dom? Jest pani mało ambitna. Wystarczy. Jedziemy. Mamy kolejnego gościa. Kto to? Pan Alvaro przyjechał na koniu z kwiatami. Pan Alvaro? Czyżby to był nasz przyjaciel? Niemożliwe. Nieźle nas wpakowałaś. A ja się dobrze bawię.
Dzień dobry. Witaj, Pedrito. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Alvaro. Drogi pan Alvaro. Jak się masz, przyjacielu? Dobrze. To kwiaty dla panny Elwiry. Dziękuję, są piękne. Pedrito, przynieś wazon z wodą. Już. Widzę, że wszyscy się znają. Jesteśmy przyjaciółmi z dzieciństwa. Uwierzy pan, że przejeżdżaliśmy niedaleko i nagle moja siostra chciała pogratulować pannie Elwirze pięknego ogrodu. Była pani bardzo miła. Moja córka ma magiczne ręce i lubi opiekować się ogrodem. Na pewno. Miła niespodzianka. Szkoda, że przyjechałeś akurat wtedy, kiedy my już odjeżdżamy. Ależ nie. Musimy jeszcze zostać. Nie zabraknie nam okazji do rozmowy. Taki piękny dzień. Zostańmy jeszcze, proszę. Jedziemy. I tak już zabraliśmy państwu dość czasu. Pedrito przyrządził nam pyszną kawę. Zawsze taką robię. A mówią, że dzieci nie lubią kawy. Ja lubię, najbardziej z mlekiem. Jedźmy, już późno. Dobrze. Miło było państwa poznać. Panią i pana też. Wzajemnie. A mnie nie? Oczywiście. Noga już pani nie boli? Noga? Tak. Oczywiście. Noga. Trochę jeszcze boli, ale czuję się lepiej. Okład mojej córki dokonały cudu. Na pewno. Moja noga. Przepraszamy za kłopot. Do widzenia. Odprowadzę państwa do drzwi. Bardzo dziękuję za opiekę. Nie ma za co. Do widzenia. Odprowadzę. Nareszcie sobie poszli. Dziwna wizyta. Domyśliłam się, że pan Geraldo jest pańskim znajomym, bo także jest abolicjonistą. Panie Anselmo, przepraszam za wczorajszą wizytę. To ja przepraszam, niepotrzebnie się zdenerwowałem. Miał pan rację, było za późno na odwiedziny. Nie było tak późno. Cieszę się. Są państwo bardzo mili. Zapraszam do mojego domu. Chcę państwu przedstawić moją mamę. Będę z Moleką tylko wtedy, kiedy upewnię się, że Izaura nie zostanie moją żoną. A jak się tego dowiesz? Spotkam się z nią. Chcesz do niej jechać? Oczywiście. Kiedy Izaura była niewolnicą, nie chciała mnie. Może teraz, kiedy jest wolna, wyjdzie za mnie. Może to tak będzie. Mam szansę. Napij się kawy. Za wszelką cenę chcę zobaczyć Izaurę. Nie mogę się już doczekać. Muszę odwiedzić moją Izaurę. Nie wiem, czy powinieneś. Na pewno pojadę za nią. To zrani twoje serce.
Jakbyś nie znał swojego syna. Kiedy się uprze, postawi na swoje. Zdecydowałem. Jadę do Izaury. Panie Leoncio, trzeba zapłacić człowiekowi od mebli. Czeka na dole. Mam dość. Wszyscy chcą pieniędzy. Zapłać mu. Ma pan na wynagrodzenie dla ludzi? Już po świętach, a pan nikomu jeszcze nie zapłacił. Nie mam ochoty niczego płacić. To źle. Ludzie będą coraz gorzej pracować. Banda leni. Miałem zły rok. Czy wszyscy zapomnieli, że cała kawa się spaliła? Nie, ale zostawił pan haciendę i ma pan pieniądze. Najgorsze, że one już się kończą. Za szybko wydaje. Dobrze, zapłać ludziom. Pan za dużo wydaje na poszukiwanie Izaury. Jestem już blisko. Czuję to. Z całym szacunkiem, ale ona nie jest tyle warta, ile pan na nią wydaje. Choćbym miał wydać wszystko, zrobię to z przyjemnością. To niebezpieczne. Jeśli nie spłaci pan hipoteki, straci pan haciendę. Zbiorę pieniądze przy następnych zbiorach kawy. Obawiam się, że to nie będą zbyt dobre zbiory. Dlaczego? Większość niewolników uciekła. Nawet podczas zamieszek niewolników, kiedy zginęli moi rodzice, nie uciekły ich tylu. Brakuje rąk do pracy na plantacji. Niech ci, co zostali, pracują dwa razy więcej. I tak już dużo pracują. Jest też inny problem. Jaki? No pytam, jaki? Cała plantacja jest pełna robactwa. Mamy za mało ludzi, żeby z tym walczyć. Same złe wiadomości. Zagrożone są przyszłe zbiory. Chyba że kupi pan więcej niewolników. Nie mam na to pieniędzy. To źle. Jeśli nie będzie niewolników, to nie spłaci pan długów i straci wszystko. Przestań krakać. Dobrze. Kup nowych niewolników. Pieniądze znikają, więc muszę znaleźć nowe źródło. Nie może pan zastawić haciendy drugi raz. Nie, ale mogę wystawić weksle. Za dużo wydałem na Izaurę. Wysłałem za nią mnóstwo ludzi. Pojedziemy do haciendy pana Alvara? Ja też? Oczywiście, jesteś zaproszony, jak wszyscy. To zależy od mojej córki. Nie wiem, czy powinniśmy. Choć raz w życiu zrób to, co chcesz. Bardzo bym chciała tam pojechać. Doskonale. Przyjadę jutro w południe.
Ale będę tu jutro w południe i zabiorę państwa do mojego domu. A co tu robili pan Geraldo i panna Branka? Sam chciałbym to wiedzieć. Wiem, że to pańska znajoma, ale wydała mi się dość odważna. Była bardzo miła dla nas. Udawała, że skręciła sobie nogę w kostce. Po co miałaby to robić? Żeby wejść do naszego domu. Pedrito jest jeszcze dzieckiem, ale widzi, co się dzieje. Weszła tu i zadawała mnóstwo niedyskretnych pytań. Potraktowała moją córkę jak służącą. Izaura musiała jej robić okłady na nogę, chociaż noga była zdrowa. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jej brat jest dżentelmenem i czuł się dość niezręcznie. Jest moim przyjacielem, dlatego byłem zaskoczony, widząc ich tutaj. Poszli już i nie wrócą. Wrócą. Chyba znam powód tej wizyty. Zdradzi go nam pan? Tak, nasze rodziny chciały, żebym ożenił się z panną Branką. Jasne. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, to mógł być zbieg okoliczności. Na pewno nie. Panna Branka chciała państwa poznać. Czuję się obrażona, bo ją odrzuciłem. Od brata wie, że interesuje się panną Elvirą. Czułem, że coś się pod tym kryje. Przyszła tu na przeszpiegi. Chciała wiedzieć, kim jesteśmy. Obawiam się, że nie miała dobrych zamiarów. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Krysiak. Czytał Zbigniew Moskal. É difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer.